Odbyło się dzisiaj spotkanie u pracodawców RP z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, panem Filipem Nowakiem. Omówiliśmy problem na przykład rehabilitacji ZSN-ów. Wspieramy te działania wszystkie, które mają zlikwidować niepełnosprawności w tym projekcie i usprawnić tak, żeby właściwe osoby miały zapewnioną rehabilitację. Drugim tematem to była koordynowana opieka medyczna nad pacjentami po operacjach, gdzie wczesna rehabilitacja jest bardzo skuteczną wtedy, kiedy będzie realizowana od razu po operacji w jak najszybszym czasie. To jest po pierwsze bardzo korzystne dla pacjenta, bo wcześniej dochodzi do sprawności, ale również dla systemu, bo po takim leczeniu prawie nie ma żadnych powikłań i pacjent wcześniej idzie do pracy, do zdrowia. No, mówiliśmy również o jakości. Jakość w rehabilitacji jest niezmiernie ważna i powinno się płacić za jakość i znaleźć trzeba taką metodę, żeby było można płacić właśnie za jakość. I wreszcie problem następny, ważności rehabilitacji w programie, który jest profilaktycznym, gdzie trzeba zdecydowanie zacząć działalność w szkole, łącznie z Ministerstwem Edukacji, żeby wspólnie prowadzić i badania przesiewowe, pracę w grupach dyspensaryjnych i wreszcie indywidualną opiekę. Także to spotkanie było bardzo ważne. Myślę, że dla całego środowiska przyniesie określone korzyści.